Witam serdecznie na kolejnym moim filmie. Jako korepetytor online z przymiotów ekonomicznych chciałam Wam ze statystyki matematycznej pokazać, jak zbadać, czy otrzymany wynik korelacji rang Spearmana na jakimś określonym już tutaj przykładowym poziomie jest statystycznie istotny, czy też nie. Inaczej mówiąc, czy zależność korelacyjna, jakakolwiek by nie była między dwoma dowolnymi cechami jakościowymi lub też przykładowo dwoma ilościowymi, jest dla nas statystycznie istotna, czyli powiedzmy warta naszej uwagi i dalszej interpretacji, no i bazowania w ogóle na tych wynikach. Ja w swoim badaniu, czy powiedzmy tutaj tym przykładzie, który chcę Wam pokazać, przygotowanym przeze mnie, opieram się o źródło podręcznik, który tutaj mamy wymieniony. Nie jest to żadna tam kryptoreklama, tylko po prostu źródło odniesienie, że możecie w razie czego tam sobie poszukać i te wzory znajdziecie. Teraz tak, jeśli chodzi o nasze zadanie, to współczynnik korelacji rang Spearmana, jak wiemy, można wykorzystać i przy cechach ilościowych, takich, które mają swoją jednostkę, nie wiem, koszty, waga, wzrost i tak dalej, lub też cechach, które mają inne wartości niż ilościowe, czyli cechy jakościowe, czyli, ale oczywiście na jakiejś skali porządkowej, że można im nadać kolejne rangi, czyli ocenę, czyli wagę, jak ważne są te wartości. Jak obliczyć współczynnik korelacji rang Spearmana? Oczywiście możecie zapoznać się na oddzielnym moim filmie. Ten film konkretnie bada sam element w weryfikacji, czy otrzymany wynik jest statystycznie istotny przy zadanym poziomie istotności alfa. Jeżeli jesteście jeszcze powiedzmy dopiero na etapie obliczenia współczynnika korelacji, no to proszę zerknijcie na inny film, również na moim kanale jest umieszczony pod odpowiednim tytułem, wyszukać można hasło Spearman. Na podstawie analizy zależności między dwoma cechami jakościowymi, na podstawie 5 obserwacji, to jest bardzo ważne, otrzymano współczynnik korelacji rang Spearmana na poziomie 0,32. Przy poziomie istotności alfa 0,05 mamy zbadać statystyczną istotność korelacyjną, tej zależności korelacyjnej, tą istotność. I teraz tak, najważniejsze w takim zadaniu są te trzy elementy liczbowe. To ile obserwacji zostało zbadanych, żeby otrzymać konkretny wynik tego współczynnika korelacji rang Spearmana oraz przy jakim poziomie istotności mamy zbadać, czy ta zależność jednak jest statystycznie istotna, czy też nie. Zaczynamy od tego, że musimy do wykonania takiego testu na pewno będziemy potrzebowali wartość krytyczną. W tym momencie ona będzie pobierana tu akurat z rozkładu testu studenta. Czemu? To się dowiemy w dalszej części tego filmu. Musimy zacząć od tego, że u nas test jest wykonywany na współczynniku korelacji rang Spearmana, ale oszacowanym na podstawie 5 obserwacji. Jeżeli my wiemy, że mamy 5% poziom istotności błędu, czyli taki poziom błędu dopuszczamy w naszym teście, możemy obliczyliście tak zwane stopnie swobody, czy macie S, R, V, czy DF, degree of freedom, nie ma znaczenia, ale ważne, że w tym teście one wynoszą N-2, a więc 5 minus 2 wynosi 3. I teraz nasza wartość krytyczna, która będzie nam potrzebna do wykonania testu, a pochodząca z rozkładu testu studenta, wynosi 3,182. Jeżeli nie umiecie jeszcze, powiedzmy, albo jeszcze Wam nikt nie pokazał, jak się szuka wartości krytycznej w rozkładzie testu studenta, to albo zajrzyjcie do mojego filmu, który oczywiście też możecie znaleźć na kanale, albo po prostu zapytacie kolegę, koleżankę, albo sami do tego dojdziecie, że przy 3 stopniach swobody, które są w wierszu i w kolumnie podpisanej jako 0,05 przy 2 ogonach, jeżeli macie takie dwuwariantowe tablice, znajdziecie 3,182 i ta wartość będzie potrzebna
do wykonania testu. Jak ten test będzie wyglądał? Na początek musimy zbadać, powiedzmy, określić, że mamy test statystyczny na istotność korelacji mierzonej współczynnikiem rank Spearmana. Musimy postawić tak zwane hipotezy testowe. Pierwsza z nich, nazywana zerową, jest to podstawową, mówi o tym, że ten współczynnik Rho, D czy S, jakkolwiek byście tam nie mieli na swojej uczelni, równa się 0, czyli korelacja jest zerowa. Inaczej mówiąc, korelacja między dwoma wybranymi badanymi cechami jest statystycznie nieistotna, bo jej współczynnik jest statystycznie nieistotny. Jako miara, jeżeli miara czegoś jest nieistotna, to to, co mierzy ta miara, jest też nieistotne. W zaprzeczeniu, czyli w hipotezie alternatywnej, my jednak nie piszemy, że równa się 0, tylko że jest różna od 0. A więc mówimy, że jednak korelacja jest istotna statystycznie, bo jej współczynnik jednak okazał się istotny statystycznie. Która z tych dwóch hipotez okaże się, nazwijmy w cudzysłowie, poprawna przy poziomie istotności 5%, to się okaże. Jeśli chcemy się dowiedzieć, która z hipotez jest w tym momencie bardziej poprawna, to my musimy w tym momencie wybrać odpowiednią statystykę testu, która odpowie na pytanie, czy hipoteza zerowa, a może hipoteza alternatywna byłaby tu bardziej właściwa przy tych danych. I tak jak jest tu napisane, statystyka testowa w tym teście na korelację, istotność korelacji mierzonej współczynnikiem rank Spearmana jest dobierana według wielkości próby, czyli liczby tych par rank. Jeżeli mieliśmy 5 par rank, bo tak tu jest napisane, na podstawie 5 obserwacji, czyli jakichś wyników x i y dwóch dowolnych cech, to w tym momencie mamy pierwszy wariant, już się nam kwalifikuje. Bo gdy próba jest mała, czyli liczba obserwacji w tym konkretnym teście nie przekracza 10, czyli jest do 9 maksymalnie, to korzystamy z rozkładu test studenta. Wówczas, jeżeli próba jest poniżej 10, to liczymy sobie statystykę testu z rozkładu test studenta i otrzymując, ona będzie, tak jak tutaj sugeruję, będzie posiadała rozkład test studenta. Jeżeli podstawimy te liczby, a tu już jest szóstka, powinna być piątka, dobra, to już większego znaczenia nam nie będzie miało, wyjdzie nam wynik. Widzę, że tutaj powinna być piątka, ale niech będzie szóstka, ale powiedzmy tutaj wynik mamy już zbliżony. To ten wynik w żaden sposób mi wielce nie urośnie w porównaniu, czy miała piątkę, czy szóstkę, mówiąc wprost. I ten wynik będziemy porównywać do wartości krytycznej z rozkładu testu studenta. A dlaczego? Bo sama statystyka testu studenta musi być porównywana dokładnie do wartości krytycznej z dokładnie tego samego rozkładu. Czyli jak liczę T, to szukam wartości T krytycznej i tworzę obszar wartości krytycznych. I teraz, jeżeli byście mieli, taki jest drugi możliwy wariant. Pierwszy mówi, jak próba jest do 10, a drugi wariant mówiłby, gdyby próba była duża, czyli byłoby przynajmniej wtedy byśmy już korzystali z rozkładu normalnego. Tak dla jasności, statystyka rozkładu normalnego w tym teście, ale gdyby próba była przynajmniej 10, wynosiłaby odpowiednio, czyli byłaby uproszczoną wersją tego wzoru, gdzie pierwiastek byśmy brali tylko z n-1, a nie z n-2. Ale u nas my opieramy się na tym wyniku, który jest tutaj podane, czyli około 0,676, jak mówiłam, to powinna być w naszym zadaniu piątka, ale to dużo nam nie zmieni. I teraz tak, obszar krytyczny jest dwustronny. Co to nam daje? To, że nasza wartość krytyczna, jeżeli ona wynosiła 3,182, to obszar krytyczny jest od minus nieskończoności do minus krytycznej i od tej krytycznej do plus nieskończoności. Inaczej mówiąc, graficznie obszar krytyczny zawiera się w tych dwóch polach szarych, albo w lewym ogonie, albo w prawym ogonie rozkładu testu studenta. I zasada jest taka,
Jeżeli tu jest moje minus 3,182, a tu jest plus 3,182. I jeżeli ten wynik, który jest akurat nadal będzie mały, czy z moim niewielkim błędem, czy też nie, ale jest gdzieś w obszarze białym, czyli nie w obszarze krytycznym, czyli tak jak tu zdefiniowanym, nie wpada do tego przedziału, nasza decyzja będzie następująca. Piszemy uzasadnienie na początek. Statystyka testu równa temu wynikowi nie należy do obszaru krytycznego, bo ona się mieści gdzieś między minus 3 przecinek a plus 3 przecinek. Wtedy, jak nie należy do takiego obszaru krytycznego ani do szarego po lewej, ani szarego po prawej, to powiemy, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Inaczej mówiąc, czasem na uczelni możecie mieć zapisane, że ta statystyka testu, czyli to obliczenie, które tutaj wykonaliśmy, czyli ta wartość bezwzględna z tego wyniku, na pewno jest mniejsza od krytycznej. Wtedy tak samo powiecie, że nie istnieją podstawy, bo mieści się w tym obszarze niezakreskowanym, czyli w obszarze białym. Co to nam da? Decyzję już powiedzmy w wniosek taki formalnie zapisany, że przy poziomie istotności 5%, przy każdym innym poziomie decyzja mogłaby się zmienić, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która brzmiała, tak jak tutaj, że korelacja jest nieistotna. Mówiąc o tym, że korelacja mierzona współczynnikiem Rank-Spearmana jest nieistotna. No i co to nam faktycznie daje? No to, że zależność między tymi dwoma badanymi cechami nie jest trwała i nie powinna być interpretowana. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.